Jaki jest Pani stosunek do właśnie testowania produktów na zwierzętach, do noszenia skórzanych butów, pasków, bo na przykład Kinga napisała, zresztą no, zakomunikowała, że ona jest przeciwko testowaniu kosmetyków na zwierzętach, ale te dodatki nosi, no bo jeżeli zabijamy zwierzęta, to już korzystajmy ze wszystkiego. Dla mnie to jest zawsze bardzo złożony temat, z tego powodu, że jednak większość nas je mięso. I to już można mówić w takiej czy innej formie, zjadamy te zwierzęta. Powiedzmy, nazwijmy rzeczy po imieniu. Zjadamy te zwierzęta, potem ze zjedzonych tych zwierząt bierzemy tą skórę i do różnych rzeczy używamy. Jeżeli mówimy w kategorii ochrony planety, to proszę pamiętać, że dużo większą krzywdę, bo zwierzęta jesteśmy w stanie hodować, jesteśmy w stanie robić to w sposób humanitarny. No, ja osobiście nie jestem za zabijaniem zwierząt, jestem przeciwniczką. Ze swoich ubrań, które projektuję, wyeliminowałam te dodatki. Pracuję na bardzo wysokiej jakości sztucznych futrach, które prawie są nieodróżnialne. Ale z drugiej strony to sztuczne futro rozkłada się w naszej glebie dużo, dużo dłużej i dużo bardziej te wszystkie rzeczy, które powstają z poliestrów, a sztuczne futra powstają głównie z poliestrów w 100%, one wszystkie powodują jeszcze gorsze spustoszenie aniżeli te zwierzęta. Więc tak naprawdę nie ma tutaj złotego środka, bo to jest taka trochę hipokryzja. Z każdej jednej strony, no każdy z nas w domu, jeżeli podejdziemy do tego tak, są ludzie, którzy są religie, które bardzo wierzą w drzewa, w siłę i moc drzew. No to nie powinniśmy w ogóle wycinać drzew, nawet tych na opał, nawet tych chorych. To znaczy, że jak tniemy drzewo, ono puszcza soki, to je boli. Jak jemy sałaty, to je boli. No wszystko, co żyje, tak? Z punktu widzenia pewnych, w ogóle z punktu widzenia nauki, tak naprawdę wszystko żyje. I my nie możemy mieć pewności, że to, że sałata nie ma mózgu, no już teraz idę szeroko, prawda? To, że ona nie przeżywa cierpienia, jak my ją żujemy. Tak na surowo, na żywo, ściętą. No szeroko idę, ale nie dajmy się zapędzić. Wszystko musi mieć pewien rodzaj równowagi, takiej, żebyśmy nie niszczyli tej planety i w jedną, i w drugą stronę. Pięknie, dziękuję. Natomiast ja się tylko wypowiem co do testowania na zwierzętach jestem bardzo przeciwna i jak się tłumaczy, że leki można testować, te, które ratują życie, to dlaczego o tym PAL 6, różne inne rzeczy, ale o testowaniu, nie mówię o używaniu, ale o testowaniu. Jeżeli testujemy leki, które ratują nasze ludzkie życie kosztem życia zwierząt, to jest to nie okej. Okay. Mówi się, że jest to wartość wyższa. Mamy tylu zwyrodnialców i tylu skazańców na dożywocie w więzieniach czy na kary śmierci, że proponuję testować to na nich.